Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej przedstawił zadania zaplanowane przez miasto w najbliższym czasie. Pierwsze takie zadanie to modernizacja ulicy Krakusa i Wandy. To jest ten ostatni odcinek najbliższy morza i tam planowana jest kompleksowa modernizacja tej ulicy z wykonaniem również oświetlenia. Aktualnie ten odcinek nie jest oświetlony. Wymienione zostaną na nim ciągi piesze, chodniki, jezdnia oraz deszczówka. Kolejnym zadaniem wydziału będzie remont parkingu przy Zygmuntowskiej, ale nie tylko tego. Kolejny temat to jest parking na ulicy Grochowskiej. Tam już mamy projekt pozwolenie na budowę, wybranego wykonawcę i tak prawdę mówiąc w przyszłym tygodniu będzie przekazanie placu budowy i ten projekt, i ten parking będzie realizowany. Zaplanowano także przebudowę krótkiego odcinka ulicy Armii Krajowej w stronę budowlanej oraz ulicy Kolejowej. Natomiast jedną z większych inwestycji będzie całkowita rewitalizacja alejki w Parku Jedności Narodowej. To jest ta główna aleja. Ona będzie wymieniona z tego takiego z tej nawierzchni takiej gruntowej na nawierzchnię z kamienia ciętego. W tej chwili przygotowujemy specyfikację techniczną i będziemy ogłaszać przetarg. Poza wymienionymi inwestycjami, przede wszystkim z myślą o działkowcach, wyremontowana zostanie kładka na kanale drzewnym.